Dzień dobry, witamy w wirtualnej niestety Galerii Miejskiego Domu Kultury. Znajdujemy się w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz, ale jak doskonale wszyscy wiecie, od kilku tygodni działamy w stanie tak zwanej hibernacji. Nie możemy Was gościć tutaj w progach Miejskiego Domu Kultury czy w naszej filii w Karsznicach. Od 12 marca działamy w internecie, prowadzimy zajęcia online, prowadzimy spotkania online. Dzisiaj chcielibyśmy zaprosić Was na wirtualną wystawę. Jest z nami autorka prac, które będziemy prezentować. Oczywiście wirtualnie, pani Maja Marglewska, to słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku, osoba pogodna z wieloma pasjami, a jedną z tych pasji, odkrytą z tego co wiem całkiem niedawno, to malarstwo, akwarela i te prace pani Maji chcieliśmy zaprezentować. Niestety przykro nam bardzo, że nie możemy zrobić tego w tej sali, gdzie zwykle prezentujemy pracę i artystów amatorów, i artystów uznanych, ale jesteśmy zmuszeni oprowadzić Was i pokazać pracę pani Mai w internecie. Mam nadzieję, że odbiór będzie pozytywny, będzie porównywalny do tego, z jakim możemy się zetknąć w realu, w normalnej galerii. I że docenicie te prace prezentowane właśnie w ten sposób, a ja wierzę, że już wkrótce nadarzy się nam okazja, żeby te prace pokazać po prostu tutaj. To tyle ode mnie. Zapraszam do zwiedzania wirtualnej wystawy prac pani Mai Marglewskiej, a o samych pracach i o swojej pasji malarstwa, którą odkryła, którą realizuje od niedawna, chociaż pasja pewnie pojawiła się wcześniej, opowie już sama autorka. Dzień dobry Państwu. I ja malarstwem się właśnie od niedawna zajmuję, ponieważ zawsze całe życie marzyłam trochę o tym, ale to było tak jakoś z tyłu głowy, nigdy nie miałam czasu zrealizować, bo praca zawodowa, rodzina, różne inne zajęcia. A tak jak skończyłam 70 lat, pomyślałam sobie, że chyba już teraz czas, ostatni dzwonek, żeby zacząć malować. Chociaż nawet nie wiedziałam, czy umiem, bo no, nigdy nie próbowałam w jakiś taki sposób. Fotografowałam dużo, dużo mam fotografii i do tej pory zresztą fotografuję, jeżdżę rowerem, w ogóle przyrodę zwłaszcza, bo uwielbiam przyrodę, więc jeżdżę w plener i jakieś takie zakątki ciekawe i fotografuję. No ale postanowiłam tą pasję poszerzyć o malowanie. I na początku próbowałam różnych technik. Malowałam trochę, próbowałam olejem, akrylem, jakimiś pastelami. I w końcu jak spróbowałam akwareli, chociaż to jest najtrudniejsza dziedzina sztuki, nawet na akademiach sztuk pięknych nie uczą akwareli. Więc wszyscy akwareliści to są jakieś samoucy i każdy chyba, jak podglądam tych mistrzów, to każdy jakoś zupełnie inaczej maluje, zupełnie inne techniki stosuje w samej akwareli. I uwielbiam akwarelę za to, że właśnie jest taka lekka, subtelna, nieprzewidywalna, ta woda się rozleje. I chociaż jest najtrudniejszą z tych technik, to jestem jej wierna od 3 lat. No i dużo maluję, bo nie mam swojego mistrza, nie mam żadnej szkoły, nie mam warsztatu. Chociaż chciałabym, czasami tam uda mi się w jakichś warsztatach uczestniczyć. No i po prostu lubię to robić. To, co kiedyś fotografowałam, to teraz próbuję namalować. No jeszcze nie malowałam w plenerze, no bo to jest jakaś trudność, tam to trzeba gdzieś wyjechać z całym sprzętem i tak dalej. No ale mam tyle swoich zdjęć, że mogłabym malować i malować, no ale to tak też jest życie codzienne i obowiązki i też nie ma zawsze czasu, a czasem nie ma weny. No. Ile prac będziemy mogli obejrzeć podczas tej wirtualnej wystawy? To znaczy, ja mam bardzo dużo prac i nie wiem, czy się wszystkie nadają, bo no, nie mnie oceniać. Tam jednym się zupełnie coś innego podoba, mnie też zupełnie coś innego się podoba czasami. Czasami wydaje mi się, że jakiś jest obraz ładny, a innym się zupełnie coś takiego podoba, co uważam, że to mi nie weszło trochę. No, ocena każdej sztuki jest bardzo subiektywna, prawda?
Każdy ma jakieś swoje widzenie. Jeden patrzy na kolor, jeden na kompozycję. A dla jednego wszystko jedno, bo albo mu się podoba, albo nie. Tak jak mnie pewnie. No. Dla mnie ważny kolor jest. Mam nadzieję, że będziecie mogli to ocenić, zwiedzając naszą wirtualną wystawę, wystawę online. Jeszcze raz przypomnę pracę pani Mai Margleckiej, słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zduńskowolskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Polecamy bardzo gorąco, zapraszamy. Ja jeszcze raz powtórzę, że pani Maja jest przykładem osoby, która pokazuje, że swoje pasje, nawet te, które pojawiły się i marzenia, które pojawiły się dużo, dużo wcześniej, można realizować zawsze. Zachęcamy Was do tego, żebyście właśnie teraz, kiedy jesteśmy w stanie tego dystansu społecznego, wielu z Was jest w domowej kwarantannie, ograniczyło swoją aktywność. Być może jest to czas na to, aby te pasje, chociażby takie jak pasja pani Mai, czyli malarstwo, akwarela, fotografia, realizować właśnie teraz. My chętnie te wasze prace pokażemy podczas takich wirtualnych wystaw, wirtualnych wernisaży, a jak przyjdzie ten czas, a my wierzymy, że przyjdzie on już wkrótce, niebawem, będziemy je prezentować tutaj, w tej sali, w tym budynku, w budynku Zduńskowolskiego Centrum Integracji Ratusz. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do zwiedzania wystawy. Dziękuję bardzo.